Z góry wszystkich przepraszam za te bzdury. Dzisiaj śpię na kempingu. Mam beznadziejne miejsce, ale to nie ma znaczenia, bo tu tylko śpię. Więc kończę i na razie. Jutro będę wchodził na Royce Peak, a potem już pewnie będę wyjeżdżał w stronę West Coast. Pracowałem jeszcze w Australii, mój były szef Anthony zapoznał mnie z takim pojęciem, prawdopodobnie wymyślonym przez samego siebie, które nazwał mikromedytacją. Krótko mówiąc, to prawie jak medytacja, czyli po prostu zajrzenie w głąb samego siebie, ale nieco krótsze i bardziej takie powszechne, praktykowane w każdym momencie naszego dnia. Czy to prowadząc samochód do pracy, czy to czytając książkę, krojąc warzywa. Ja na przykład praktykowałem swoje mikromedytacje, kucając na skraju dachów i analizując, czy za chwilę nie dostanę udaru słonecznego i nie spadnę w dół. Odpoczywając na plaży w Łanace, natchnęło mnie nagle, żeby podzielić się z wami tym, co o mikromedytacji już wiem. No, być świadomym tego, co się dzieje w twoim organizmie i mam wrażenie, że moje ciało mówi mi nie idź w góry, tylko odpoczywaj. No i pogoda jest piękna, więc chyba olewam te góry już dzisiaj i przejdę się tylko do miasteczka, bo tak jak wspominałem wczoraj, jestem dzisiaj w Łanace. Zjem jabłko, poczytam książkę, posłucham audiobooka. Pewnie się jeszcze prześpię gdzieś tu na plaży. Pięknie jest w tej Łanace, ale to takie typowe turystyczne miasteczko. Dużo turystów odpoczywa sobie na kamienistej plaży. Woda jest względnie ciepła, więc w zasadzie można się kąpać, a nawet niektórzy się kąpią. Tam dalej na ulicy, na głównej ulicy, knajpa na knajpie, czyli klasyczne turystyczne miejsce. Dzisiaj jest pierwszy dzień od 2 tygodni, w którym chodzę sobie w japonkach. Nie ukrywam, przyjemne uczucie. Tym bardziej, że moje buty kosztowały $30, a po upgrade'zie nowych wkładek razem 45. No nie są to najwygodniejsze buty, jakie miałem w swoim życiu, ale to nic. Dzisiaj musiałem odpocząć i już chyba odpocząłem, bo zaczynam je nosić, a to znaczy, że czas pożegnać się z Łanaką, złożyć namiot, który czeka na mnie na kempingu, no i łapać stopa. Moje zakupy zajmują mniej więcej tyle miejsca w plecaku. Budżet z pewnością na tym zyska. Nie wiem do końca, czy zyskałem na tym moje plecy. Jest już 20:30, słoneczko zachodzi albo i zaszło, a ja dojechałem na kemping. Jest dość ciasno, dlatego moi kierowcy nie mogli się tu zatrzymać, bo nie było już dla nich miejsca. Ja się gdzieś wcisnąłem między samochodami. No i co? I jak widzicie, klimat się tutaj zmienił, bo jesteśmy już blisko zachodniego wybrzeża. No i tak trochę tropikalnie się zrobiło. Dużo jest też sandflies, także no, trochę gorzej. To te małe muchy, o których już wspominałem, co tną jak komary, tylko są jeszcze gorsze. Jutro idę w górę na ostatnią taką większą wyprawę, gdzie ponoć na samym końcu są gorące źródła.
czyli taką trochę jak japońskie onseny. Zobaczymy, ile w tym prawdy. Zobaczymy, czy uda mi się tam dostać, ale jestem dość blisko, także o ile wstanę wcześniej rano, to powinienem dojechać. A teraz z racji tego, że jest późno, zaraz będzie ciemno, to ja już pójdę sobie spać. Dzisiaj, jak widzicie, lajtowy dzień, trochę transportu, trochę chillu. Sprawdzę tylko, czy woda jest ciepła, czekajcie. O, zimna. No, to tyle na dzisiaj. Widzimy się za dłuższą chwilę w innym odcinku. Tak czy inaczej, do jutra.